Bardzo jestem wdzięczny Panu Bogu, że mamy tą możliwość sobotniego nabożeństwa. Przed nami kazanie Słowa Bożego, które zatytułowałem Boże Powołanie. Skłońmy nasze głowy, aby w modlitwie zwrócić się jeszcze do Pana Boga. Tak bardzo dziękujemy Ci, Boże, za to, że teraz chcesz posyłać Twoje Słowo do naszych serc. Niech ono nas porusza, przemienia. Dziękujemy też za Twoje powołanie, które kierujesz do każdego serca. A nam pozwól z pełną otwartością przyjąć wszystko, co dla nas masz w Twoim dobrym imieniu. Amen. Powołanie. Czym ono jest? Do czego Pan Bóg powołuje człowieka? Jak rozpoznać Boże powołanie? I dlaczego tak bardzo ważne jest, aby nie tylko zrozumieć je, ale także przyjąć? Zadajemy sobie w życiu takie pytania? Do czego Pan Bóg mnie powołuje? Jak mam przeżyć ten dany mi czas? Czym wypełnić swoje życie? Jaki jest Boży plan dla mojego życia? Zapewne te pytania nieraz pojawiają się w naszych sercach, prawda? Pytanie o Boże prowadzenie, o Boży plan, Boże powołanie. Czy mam pewność tego Bożego powołania? Popatrzmy na przykład apostoła Pawła, człowieka, który w swoim sercu miał niezwykłe przekonanie o tym, że Bóg powołał go do tego, aby mu służył i to w sposób, który Bóg wyznaczył. Jeżeli otworzycie razem ze mną kilka fragmentów z listów apostoła Pawła, na początek list do Rzymian, rozdział pierwszy, to tam w wersecie pierwszym czytamy: Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany na apostoła. Z jaką ufnością, z jakim przekonaniem napisał: jestem sługą powołanym na apostoła. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale pierwszym, apostoł napisał od początku: Paweł, powołany z woli Boga na apostoła. Znów wyraża to głębokie przekonanie, iż to, do czego Bóg go powołał, odkrył, przyjął i realizuje. Popatrzmy jeszcze na list do Galacjan, też pierwszy rozdział. I tam werset pierwszy. Paweł, apostoł ustanowiony nie przez ludzi, ani za pośrednictwem człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa. Popatrzmy, miał głęboką pewność, że droga życia, którą idzie, nie była wypadkową pewnych okoliczności czy wpływu takich bądź innych osób. Ale ta droga życia, którą idzie, była pomysłem, była pragnieniem i powołaniem samego Boga. Boga, który oczywiście działa poprzez ludzi, działa poprzez okoliczności, aby pomóc niejednokrotnie człowiekowi rozpoznać Boże powołanie w swoim życiu. Apostoł z nakazu, z rozkazu Pana Boga. Drodzy, to bardzo ważne jest, aby mieć w swoim życiu to głębokie przeświadczenie, taką pewność Bożego powołania. Dlaczego? W przeciwnym wypadku, w różnych sytuacjach życia łatwiej może dojść do zniechęceń, gdy pojawia się trudność. Jeżeli masz całkowitą pewność, że czynisz w życiu to, do czego Bóg cię powołał, i przychodzą trudności, co wtedy? Gotów jesteś włożyć więcej wysiłku, aby je pokonać. Nie zniechęcasz się tak łatwo, bo wiesz, że to jest to, co Bóg pragnie, abyś czynił. Ale jeżeli nie masz takiej pewności i przychodzą trudności, co wtedy? Wtedy o wiele łatwiej człowiekowi zrezygnować, wycofać się, powiedzieć: a może właściwie
nie powinienem się w życiu tym zajmować? Gdybyśmy chcieli postawić pytanie, kto wyprowadził naród izraelski z ziemi niewoli, to jaka byłaby odpowiedź? Pan Bóg. Pan Bóg za pośrednictwem Mojżesza, ktoś dodał. Ale popatrzmy, jakie przekonanie było w sercach tych, którzy byli wyprowadzeni z owej niewoli. Gdy otworzycie razem ze mną 16 rozdział Księgi Wyjścia, popatrzmy na pewien moment, w którym zaczęło brakować pożywienia. Sytuacja wydawała się trudna. I właśnie w 16 rozdziale, w wersecie 2 oraz 3 czytamy: a całe zgromadzenie Izraelitów szemrało na pustyni przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Czytamy dalej, że mówili do nich: szkoda, że nie pomarliśmy z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdy zasiadaliśmy przed garnkami mięsa, jedliśmy chleb do syta, wyprowadziliście nas na tę pustynię. Kto ich powołał? Kto ich wyprowadził z ziemi niewoli? W ich przekonaniu ich uwaga skupiła się na kim? Na Mojżeszu i Aaronie, na ludziach. Dlaczego? Dlatego, że tak niejednokrotnie bywa, że jeżeli człowiek nie rozpoznaje Bożego powołania, a popada w kłopoty, popada w trudności, to pretensje czasami kieruje do tych, którzy obok. Do tych, którzy w jakiś sposób uczestniczą w realizacji tego powołania. I mówi: to wasza wina. Dlaczego nas wyprowadziliście? Bóg odpowiedział. Dał słowo zapewnienia, że otrzymają pokarm. Ale zobaczmy w wersecie 6, jaka była odpowiedź Mojżesza i Aarona, którzy zwrócili się do wszystkich Izraelitów i powiedzieli tak: wieczorem poznacie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej. Do czego dążyli owi przywódcy? Aby ludzie rozpoznali Boże powołanie w swoim życiu. Bóg zamierzał uczynić pewne cuda, które miały dać im przekonanie, że to, że znajdują się w tym miejscu, w tym czasie, to, że idą tą drogą, to nie jest przypadek albo dlatego, że ktoś z ludzi wprowadził ich w błąd, ale że Bóg ich prowadzi, że są powołani przez Pana Boga. Pan Bóg działał, aby uczyć ich zaufania, aby sercem przyjęli to Jego prowadzenie. Wkrótce powstał kolejny problem. Zabrakło wody. 17 rozdział. Popatrzmy na werset 3. Jaka była reakcja ludzi? Ale lud pragnął tam wody i szemrał przeciwko Mojżeszowi. Po co wyprowadziłeś nas z Egiptu? Jeszcze nie nauczyli się, jeszcze nie rozpoznali czego? Bożego powołania. Popatrzmy, że gdy wkrótce potem Pan Bóg przekazywał dwie tablice kamienne Mojżeszowi z dekalogiem napisanym przez samego Stwórcę, to w 20 rozdziale tej Księgi Wyjścia i w wersecie 2 znajdujemy takie słowa: ja jestem Pan twój Bóg, który wyprowadził cię. Ja jestem tym, który cię prowadzi. To ja ciebie powołałem, że idziesz tą drogą. Ale potrzeba było to zrozumieć. Potrzeba było to przyjąć. Zobaczcie, drodzy, że brak pewności powołania, brak pewności Bożego powołania i prowadzenia sprawia, że człowiek bardziej narażony jest na różnego rodzaju pokusy rezygnacji, zniechęcenia. Pozwólcie, że zilustruję to pewnym przykładem. Kiedy nawróciłem się do Pana Boga i dzięki Jego łasce On przebaczył mi moje grzechy, kiedy przyjąłem chrzest, to miałem w sercu pragnienie, żeby w jakiś sposób służyć Panu Bogu.
Jest tyle możliwości, żeby służyć Panu Bogu, bo nieskończone są te kreatywne pomysły Boga na Twoje i moje życie, jak możemy to robić. Ale wtedy na początku po chrzcie pomyślałem, że mógłbym między innymi służyć rozpowszechniając literaturę mówiącą o zdrowiu, o zbawieniu, odwiedzać ludzi, proponować książki, które mogli sobie zakupić, gdzie mogliby znaleźć prawdy Słowa Bożego. I tak się stało. Przez kilka miesięcy wykonywałem taką służbę, taką pracę dla Pana Boga. Były chwile, które mnie zachęcały i wzmacniały. Były takie, które zniechęcały. Ale kilka razy przeżyłem takie dni, w których pamiętam, gdy pakowałem książki przed wyjściem, gdy otwierałem Biblię i czytałem Boże Słowo, aby wzmocnić się na doświadczenia, które przede mną, gdy klękałem i modliłem się o Boże błogosławieństwo dla służby, którą właśnie chciałem wykonać. A potem siadałem i nigdzie nie wychodziłem. I zastanawiałem się nad jednym, tylko nad jednym. W ciągu kilku pierwszych miesięcy, kilka takich dni przeżyłem. Zastanawiałem się tylko nad jednym. Nad czym? Boże, czy Ty chcesz, żebym ja to robił? Czy Ty mnie do tego powołujesz? Nie mam takiego przekonania do końca. Nie mam takiej pewności. Może powinienem czynić coś innego. Kilka miesięcy później przeżyłem doświadczenia, w których Bóg tak bardzo umocnił, pokazał mi i dał mi głębokie przekonanie co do tego, że w tamtym momencie życia powinienem właśnie w ten sposób również wykorzystywać ten dar czasu, który Bóg mi dał i służyć Mu w ten sposób. I potem, mając w sercu już tą pewność do tego, że tak, to jest to, co w tym czasie powinienem czynić, kiedy przychodziły trudności, było pokonywać je o wiele łatwiej. Dlaczego? Bo pewność Bożego planu, pewność Bożego powołania w Twoim życiu daje Ci wiele siły do tego, aby je realizować. Drodzy, Boże powołanie może być bardzo generalne, bardzo ogólne, ale też bardzo specyficzne, szczegółowe, takie indywidualne. Do czego przede wszystkim Bóg powołuje człowieka? Jeżeli otworzycie Ewangelię Marka, rozdział 3, to spojrzymy na pewne słowa Zbawiciela, wypowiedziane w momencie, gdy powoływał po nocy spędzonej na modlitwie grono 12 apostołów. I na bazie słów Chrystusa możemy zobaczyć, do czego Bóg w ogóle pragnie powołać człowieka, do czego powołuje człowieka, także ciebie, ciebie i mnie. Trzeci rozdział Ewangelii Marka, od 13 wersetu. Potem wszedł na górę, przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni podeszli do niego. I powołał ich 12, których nazwał apostołami, żeby byli z nim i żeby mógł ich wysłać do głoszenia Ewangelii i aby mieli moc wypędzania demonów. Bóg powołuje tutaj swoich naśladowców, uczniów, po pierwsze, aby z Nim byli. Po drugie, aby mogli dzielić się Ewangelią. I po trzecie, aby mieli możliwość, moc wypędzania demonów, czy w takim bardziej generalnym ujęciu, aby zwyciężali nad złem. Pomyślmy chwilkę o tych trzech takich bardzo generalnych powołaniach, które Bóg kieruje do każdego człowieka. Indywidualnie, pragnąc, aby człowiek otworzył swoje serce i je przyjął. Przede wszystkim Bóg powołuje ciebie do tego, żebyś z Nim był, żebyś z Nim była. Czy jesteśmy wdzięczni Bogu za takie powołanie?
Jest to powołanie, to zaproszenie do przyjaźni z Bogiem, do bycia z Nim. W tym świecie grzechu tu i teraz, ale kiedyś także w wieczności. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 1 i 9 wersecie czytamy, że zostaliśmy powołani do społeczności, do wspólnoty z Jezusem. Jakże często Pan Jezus, spotykając na swojej drodze ludzi o otwartych sercach, wzywał ich pewnymi słowami. Niektóre z tych historii mamy zapisane w Ewangeliach. Wzywał ich prostym wezwaniem. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Powoływał do tego, żeby ludzie z Nim byli. Ale to Boże powołanie jest nie tylko powołaniem do tego, żeby być z Panem Bogiem tu i teraz. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w rozdziale 5, a w wersecie 10 zapisał: a Bóg wszelkiej łaski, ten, który w Chrystusie powołał nas do swojej wiecznej chwały. To powołanie do tego, żeby być z Nim, jest nie tylko powołaniem do tego, żeby być z Nim tutaj i teraz, ale aby to życie tu i teraz z Bogiem, to bycie tu i teraz z Bogiem, kiedy Jezus ponownie powróci, przeniosło się w wieczność. Chrystus powołał wtedy apostołów, po pierwsze, żeby byli z Nim, po drugie, aby głosili Ewangelię, aby głosili Boże Słowo. Drodzy, każda osoba, która doświadcza poznania Boga jako swego Zbawiciela, pragnie dzielić się tą radością z innymi, prawda? To jest zbyt wielkie szczęście, aby człowiek mógł zachować je tylko dla siebie. Sposobów, możliwości czynienia tego jest tak wiele, ponieważ Bóg w różny sposób może posługiwać się człowiekiem, ale to pragnienie, to powołanie do każdej nawróconej osoby generalne brzmi: powołuję cię, abyś dzielił się Ewangelią. Ale specyficzne może brzmieć: chcę, żebyś to robił w taki, ty w taki, ty w taki, a ty w jeszcze inny sposób. To jest to Boże powołanie. Aby człowiek miał miejsce, znalazł miejsce w Bożym Kościele, w służbie dla Pana Boga. Aby rozumiał i realizował. A być może nieraz postawił sobie pytanie. Kiedy ostatnio stawialiśmy sobie takie pytanie? Boże, do czego mnie powołujesz? Mam otwarte serce. Co chciałbyś, abym czynił, czyniła z Tobą, dla Ciebie? Być może dawno nie pytaliśmy o to Boga? Jaki jest Twój plan na czas, który mi dajesz? Pomóż mi go rozpoznać. Pomóż przyjąć. Pomóż realizować. Rozmawiajmy z Panem Bogiem o swoim życiu. O Jego takim bardzo specyficznym, szczegółowym powołaniu dla każdego, absolutnie dla każdego Bożego dziecka. W tym powołaniu opisanym w Ewangelii Marka, które czytaliśmy, pojawia się jeszcze trzecie wezwanie. To wezwanie do tego, żeby, jak Chrystus powiedział uczniom, wypędzali demony. I niektórzy taki dar mogą otrzymać, ale jest to generalne też wezwanie do tego, żeby pokonywać zło, zwyciężać zło i działanie złego. Czy Bóg powołuje nas do tego, abyśmy pokonywali dzięki Jego łasce zło w swoim sercu i w swoim życiu? Na pewno tak. Ale też powołuje do tego, aby poprzez swoją postawę rozpraszać to zło wokół, aby pomagać innym w pokonywaniu go, wspierać, modlić się za nich, aby to zło
zwyciężać w Boży sposób. Zwyciężać dobrem. To takie ważne, byśmy realizowali to powołanie. Byli z Nim, świadczyli o Jego miłości, zwyciężali zło. Drodzy, w takiej prostocie Bóg powołuje człowieka do tego przede wszystkim, aby człowiek był pobożnym, sprawiedliwym i dobrym. Bóg powołuje do tego, aby być dobrą matką. Bóg powołuje do tego, aby być dobrym ojcem, córką, dzieckiem, synem. Bóg powołuje do tego, aby być kochającym mężem, aby być kochającą żoną. Bóg powołuje do tego, aby być dobrym, wspierającym znajomym, przyjacielem, sąsiadem. Bóg powołuje do tego, aby tak istnieć w tym świecie. Ale Pan Bóg ma też swój plan dla Twojego, mojego życia, który dzień po dniu może przed nami odkrywać, byśmy realizowali Jego powołanie. Ale pamiętajmy, Pan Jezus powiedział kiedyś przypowieść o tym, jak to król urządził ucztę weselną dla swojego syna i zaprosił na tą ucztę wielu. Ale jak zareagowali? Nie chcieli przyjść. Ponowił swoje zaproszenie. Nie chcieli przyjść, bo przecież mieli ważniejsze w ich mniemaniu sprawy do zrobienia. Czy dzisiaj nie bywa podobnie? I podsumowując tą przypowieść, Pan Jezus użył ciekawych słów. Jeżeli chcecie otworzyć razem ze mną Ewangelię Mateusza, rozdział 22, to tam w wersecie 14 czytamy: wielu jest bowiem powołanych, ale mało wybranych. Wielu jest bowiem powołanych, ale mało wybranych. Drodzy, bowiem na powołanie trzeba odpowiedzieć. Trzeba je przyjąć wdzięcznym sercem, aby Bóg mógł zrealizować je w naszym życiu. Pan Bóg zaprasza, ale nie zmusza. Pan Bóg powołuje, ale nie narzuca. Daje człowiekowi tą przestrzeń do odpowiedzenia na Boże powołanie. Popatrzmy na pewne przykłady powołania, które znaleźć możemy w Piśmie Świętym. Gdy Bóg powołuje do realizacji swego dzieła, to człowiekowi może wydawać się, że jest to niekomfortowe, niewygodne, że tak naprawdę Bóg wzywa do tego, aby opuścić pewną bezpieczną sytuację, że jest to droga w nieznane. Gdy Mojżesz po 40 latach pobytu na pustyni midiańskiej, w dosyć spokojnych warunkach, spotkał się z Bogiem i Bóg przyszedł do niego i powołał go do tego, aby wrócił do Egiptu i został przywódcą narodu, który Bóg chciał wyprowadzić z Egiptu. Jaka była pierwsza reakcja Mojżesza na takie powołanie? Był przerażony? Ale drodzy, jeżeli już ostatecznie, gdy już ostatecznie je przyjął, pomyślmy o tych wszystkich doświadczeniach, których doznał. Nie brakowało tam trudów, prawda? Ale nie brakowało tam niesamowitych doświadczeń z Bogiem. Bo gdy przyjmujesz Boże powołanie, choć może się wydawać wyzwaniem, trudem, czymś, czemu nie podołasz, ale jeżeli to jest Boże powołanie, nie bój się, pójdź za Nim. Bo na tej drodze realizacji tego powołania Bóg przygotował wspaniałe chwile w Twoim życiu. Bóg powołał Amosa, był pasterzem,
zajmował się też drzewami owocowymi. Bóg powołał go, aby jako prorok poszedł do Królestwa Izraelskiego, głosząc słowa napomnienia. Kiedy Bóg powołał Jonasza, aby skierować go do mieszkańców Niniwy z przesłaniem wezwania do pokuty, jak zareagował na to powołanie? Znów uciekał przed nim, a przecież gdy je zrealizował, stały się niezwykłe Boże cuda. Możemy patrzeć na pewne bardzo ogólne powołania, gdzie Bóg generalnie powołuje człowieka do takiego czy innego dzieła, ale Pan Bóg kieruje też, może nawet każdego dnia, do człowieka słowo powołania, mówiąc: dziś uczyń to, dziś zrób to. Nawet jeżeli wydaje nam się to wyzwaniem. Pamiętacie, Bóg kiedyś skierował do Ananiasza słowo: idź do pewnego domu, tam jest człowiek, Szaweł, idź i ochrzcij go. Panie, ale ja słyszałem, że on tutaj przybył, aby zabijać wierzących. Idź, nie bój się. Kiedy zrealizował to powołanie, Boże błogosławieństwo mogło rozprzestrzeniać się dalej. Pamiętacie królową Esterę? W pewnym momencie Bóg poprzez jej stryja powołał ją: idź i stań przed królem, aby poprosić o ratunek narażonego na śmierć narodu. I mimo że z formalnego punktu widzenia nie mogła tego zrobić, modliła się i przyjęła Boże powołanie. I Bóg chce, żebyśmy mieli takie otwarte, wrażliwe serca na to, jak chce nas prowadzić. To, co czasami może przeszkodzić nam w odkrywaniu tego swojego powołania, to zbytnie koncentrowanie się na tym, czym się inni zajmują. I może człowiek czasami nawet chciałby kierować się tym przykładem innych i mówi: ja też tak bym chciał i w taki sposób, i w taki. Być może Bóg ma wiele podobnych elementów swojego powołania do twojego życia. Pamiętamy, gdy kiedyś nad Jeziorem Galilejskim Pan Jezus rozmawiał z apostołem Piotrem, pytając go trzykrotnie: czy mnie miłujesz? Bo trzykrotnie Piotr zaparł się wcześniej Chrystusa. I w pewnym momencie Piotr usłyszał to słowo wezwanie, idź za mną. Ale Piotr zwrócił uwagę na apostoła Jana i mówi: a Panie Jezu, a co z tym? A jakie jest jego powołanie? A co on będzie robił, tak? Pamiętacie, jakich słów w odpowiedzi użył Chrystus? Nie zajmuj się tym. Ty idź za mną. Ty odkrywaj swoje powołanie i idź za mną. I jeszcze jeden fragment Słowa Bożego, na którym szczególnie chciałbym skupić naszą uwagę. To fragment listu do Kolosan, rozdziału 4. Dlatego, że na tej drodze odkrywania czy realizowania Bożego powołania może nastać czas takiej gorliwości, zapału, ale może też nastać czas takiego przygaszenia, zniechęcenia. Kiedy otwieramy list do Kolosan i właściwie końcowe słowa tego listu, to znajdziemy tam taką ciekawą wzmiankę. Gdy apostoł kończy ten list, to właściwie 4 rozdział to jest rozdział w większości poświęcony pozdrowieniom skierowanym do różnych osób, czy pewnym myślom przekazywanym imiennie różnym wierzącym. W rozdziale 16 nawet czytamy, że kiedy ten list już przeczytacie, to postarajcie się także, aby przeczytano go w kościele w Laodycei. Wydaje się, że to już koniec tego listu. I nagle, jak gdyby apostoł sobie coś przypomniał, wspomina jeszcze jedną osobę i mówi tak, werset 17. A powiedzcie też Archipowi. Powiedzcie też Archipowi. Niewiele mamy wzmianek o tym człowieku. Właściwie jeszcze tylko w liście do Filemona pojawia się
jako jeden z adresatów tego listu. I Paweł nazywa go jako ten, który jest współbojownikiem naszym, ten, który walczy razem z nami. W tym znaczeniu tej duchowej walki w dziele Ewangelii. Ale kiedy kończy list do Kolosan, pisze: powiedzcie też Archipowi, zważaj, abyś wypełnił służbę, którą otrzymałeś czy przyjąłeś w Panu. Dlaczego takie słowo? Nie wiemy. Być może tych słów właśnie, na pewno tych słów, bo przecież w natchnieniu ducha pisał apostoł, Archip potrzebował. Kiedy do niego osobiście skierowany jest taki apel, powiedzcie mu, uważaj, bacz, żebyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. W tych słowach pojawiają się pewne cztery elementy, na które warto zwrócić uwagę. Elementy powołania. Bo być może te same słowa dzisiaj mogą być bardzo potrzebne mnie, tobie czy tobie. Powiedzcie też, i tu może mogłoby paść czyjeś imię, bacz, aby wypełnić posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. Czym jest powołanie? Z czym jest związane? Po pierwsze, powołanie to zaangażowanie. Jak czytamy, uważaj, abyś wypełnił. Czy można wypełnić bez zaangażowania? Powołanie jest związane z zaangażowaniem serca i życia. Pan Jezus powiedział kiedyś przypowieść, znaną jako przypowieść o czworakiej roli. Siewcy, który rozsiewa ziarno, które pada na różną rolę. Ale ta przypowieść, która ilustruje dzieło Jezusa na tej ziemi, zaczyna się takimi słowami. Wyszedł siewca, aby siać. Wyszedł siewca, aby siać. Pan Jezus przyjął powołanie do tego, aby zostać Zbawicielem świata. Ale wymagało to od Niego ogromnego zaangażowania. Bo co tak naprawdę kryje się za tymi słowami wyszedł siewca, aby siać? One między innymi mówią o tym obrazie Jezusa opuszczającego niebo, pełne pokoju i chwały i przychodzącego gdzie? Na ziemię, pełną grzechu, zniszczenia, ludzkiej podłości, niewdzięczności, obojętności. Ale On przyjął to powołanie, żeby być Zbawicielem świata i zaangażował się całe swoje życie, wszystko. Bo powołanie to zaangażowanie. Ale jak napisał apostoł Paweł, uważaj, abyś wypełnił służbę czy posługiwania, więc powołanie to także poświęcenie, to służba, to oddanie. Pan Jezus sam kiedyś o sobie powiedział, przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić tych, co zginęli. Bo powołanie to niejednokrotnie trud poszukiwania, ale także radość odnajdywania. Gdy człowiekowi na czymś bardzo zależy, wiele jest w stanie uczynić, wiele jest w stanie dać, wiele jest w stanie poświęcić. Bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś. Bo powołanie to przywilej. Bo powołanie to przywilej. To dar od Pana Boga. Apostoł Paweł, pisząc w liście do Koryntian w rozdziale 4 i wersecie 1 drugiego listu napisał, że mamy tę służbę, która nam została dana z miłosierdzia. Więc Boże powołanie to zaangażowanie, to poświęcenie, to przywilej i jeszcze jedno. Boże powołanie to przede wszystkim Bóg, który chce być obecny z Tobą, chce przeżywać z Tobą to, do czego Cię powołuje. Bo popatrzmy, że w tym ostatnim wezwaniu Paweł pisze,
Powiedzcie też Archipowi, bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś, które przyjąłeś w Panu. W Panu. Bo jakimś smutkiem byłoby, gdyby człowiek próbował realizować Boże powołanie bez Boga. Ale jest to niestety też możliwe. Że człowiek może próbować realizować coś, co Bóg kładzie mu na serce, opierając się o własne siły, zdolności czy umiejętności. Boże powołanie ma być też powołaniem realizowanym w Panu. W Psalmie 37, w wersecie 4 czytamy znane słowa: rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie twoje serce. Czy odkryłeś Boże powołanie w swoim życiu? A jeśli tak, to czy realizujesz je z całego serca? A może potrzeba poprosić Boga, by wskazał nam dalej drogę i aby Jego powołanie było takie klarowne w naszych sercach? Kupiłem kiedyś zdjęcie, bardzo mi się podobało. Przedstawiało górski potok. Pędzący, rwący gdzieś w dół górski potok. To było duże zdjęcie. A na nim był napis. I ze względu na ten napis zakupiłem owo zdjęcie. Napis brzmiał: powołanie jest jak potok. Zawsze dąży do oceanu. Powołanie jest jak potok. Zawsze dąży do oceanu. Bo kiedy Bóg powołuje, to daje też tą żarliwość, tą płomienność, jeżeli tylko człowiek dba o to Boże powołanie. Jest jak potok. Nie zawsze droga jest prosta. Ona może być czasami różna, ale zawsze dąży do tego, żeby zrealizować cel, do którego Bóg powołał. Powołanie. W pewnej książce pod tytułem Oddany opisana jest historia pewnej rodziny. Rodziny o nazwisku Hoyt. Być może zetknęliście się z historią tych ludzi. Szczególnie ojca, Dicka oraz syna o imieniu Rick. To znana historia. Ojciec i syn tworzą razem pewną drużynę, pewien team i razem biorą udział w biegach maratońskich czy w zawodach triatlonowych, czyli w zawodach, gdzie płynie się pewien dystans, gdzie jedzie się na rowerze przez pewien dystans i biegnie się. I oni robią to razem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że syn, kiedy urodził się, to urodził się z czterokończynowym porażeniem mózgowym i lekarze doradzali rodzicom, aby oddali gdzieś syna do domu opieki. Wszystkie jego kończyny były porażone, niesprawne. Rodzice odmówili i postanowili, że postarają się, aby zapewnić synowi jak najbardziej normalne życie. Kiedyś z okazji biegu charytatywnego ojciec wziął wózek ze swoim synem. Synem, który na początku właściwie nie było z nim kontaktu, ale potem studenci też pobliskiego uniwersytetu pomogli, pewne oprogramowanie komputerowe i zaczęli się komunikować. Zaczęli mieć kontakt rodzice ze swoim dzieckiem. I na prośbę właśnie syna ojciec wziął wraz z nim udział w 5-milowym biegu charytatywnym. Polegało to na tym, że ojciec pchał przed sobą wózek ze swoim synem i biegł. Po wyścigu, kiedy zobaczył twarz swojego syna, to wiedział, że będzie to czynił dalej. Kiedy zobaczył tę radość, to wiedział, że to jest część jego życiowego powołania, aby razem z synem przeżywać właśnie takie chwile.
Od tamtej pory udało im się ukończyć ponad 1000 biegów. Wielokrotnie startowali w maratonie bostońskim. Startowali niejednokrotnie też w zawodach Ironman, to takie najcięższe zawody triatlonowe. Kiedy najpierw ojciec, zakładając na siebie pewną uprząż i wchodząc do wody, płynął, ciągnąc na niewielkim pontonie swojego syna. Potem, kiedy pokonał ten dystans, brał go na ręce i wsadzał na specjalnie przygotowany wózek, który doczepiony był do roweru, i pokonywał kolejne dziesiątki kilometrów. Aby w tym trzecim etapie tego triatlonowego zmagania włożyć go do wózka, który miał przed sobą, i biegł pchając. Syn zdaje sobie sprawę, że nie przeżyłby tego wszystkiego bez determinacji swego ojca i dobrze o tym wie. Kiedyś napisał do ojca takie słowa: mam spis rzeczy, które zrobiłbym dla ciebie, gdybym nie był niepełnosprawny. Oto, co jest na szczycie listy. Starałbym się ze wszystkich sił ciągnąć ciebie, wieść i pchać podczas triatlonowych mistrzostw świata. A potem popchnąłbym cię przez cały maraton bostoński i zaopiekowałbym się tobą, kiedy będziesz stary. A w ostatnim zdaniu syn napisał: nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Ale dlatego, że chcę. Bóg kieruje do nas swoje powołanie, pragnąc tej odpowiedzi serca, bycia z Nim, służby dla Niego, pokonywanie zła w swoim życiu. Bóg kieruje to powołanie, przed którym stoimy i na które możemy odpowiedzieć całym swoim sercem. Ty i ja. Nie dlatego, że musisz, nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcesz. Niech Boże powołanie realizuje się w moim i Twoim życiu dla Jego chwały. Amen.